Dzień dobry, moje piękne panie. Witam się z wami. Gdzie mam zegarek? Gdzie ja położyłam zegarek? Chciałam powiedzieć godzinę. Gdzie ja położyłam zegarek wczoraj wieczorem? Nie mam tutaj w tym burdelu. Jeszcze nie udało mi się dograć. Toaletki. No dobra, nieważne, która jest godzina. Ja, kochane, dzisiaj obudziłam się. Może zacznę najpierw o... Powiem, o której się położyłam spać, o której zasnęłam. Była to północ. I obudziłam się o godzinie 1:23. Także po długotrwałych, długich chwilach próbowania zasnąć i stosowania różnych metod, wzięłam sobie tabletkę, którą mam przepisaną oczywiście od lekarza, nasenną o godzinie 3 nad ranem. I nie przespałam ani minuty. Ani minuty. Nawet mi się nie ziewnęło. Nie. Także musimy zrobić delikatny makijaż. Znaczy ja muszę zrobić, żeby po prostu nie straszyć. Jest pewna obserwująca. Znaczy chyba ona raczej nie subskrybuje. Może tylko wyżywa się po prostu i wyrzuca swoje frustracje z siebie, pisząc komentarze. Wkleję wam tu zdjęcie. Ja generalnie nie mówię o takich rzeczach, ale zaczyna mnie to irytować, bo pod każdym filmem pani pisze stek bzdur. Nie wiem, na jakiej podstawie wysnuwa wnioski, na podstawie na pewno obejrzanych filmów, to wiadomo, ale jakim trzeba być człowiekiem, żeby tak komuś dowalić po prostu. No i do sedna, dlaczego zaczęłam o niej mówić, że właśnie muszę zrobić makijaż, bo pani mi zarzuca, że jestem bardzo gruba, że mam straszną nadwagę, że cały czas żrę pączki, że mam okropne policzki, ja to wszystko wiem, że stosuję dietę, a nic nie widać, że te oczy są tak paskudne, tak okropne, że po prostu no, nie powinnam tutaj być, nie powinnam, włosy mam okropne. No, te włosy, które miałam prosto po fryzjerze, fakt, one się teraz mocno zmyły, rudy kolor się wymywa szybciutko, to miałam niczym z burdelu, także no, pozdrawiamy panią Ewę, bo pani nie pisze inkognito, jest normalnie podane imię i nazwisko. Pierwsze dwa komentarze zgłosiłam do YouTube'a i usunęłam, natomiast te trzy, które dzisiaj przyszły w nocy, pod trzema różnymi filmikami, póki co zostawiam. Tak. Zobaczymy. I ja tu jestem daleka od dram. Ja nie lubię dram. Ja nie lubię nakręcania specjalnie spirali, żeby się klikało. Nie, to nie ja. Są takie osoby, ja wiem. Dużo jest takich osób, nawet niedaleko mnie. Ale no to nie ja. To jakby mi to niepotrzebne. Mówię o tym, bo nie, że mnie to zabolało, wiecie, bo ja to przyjąłam. Ja se napisała. Sfrustrowana babka pewnie, nieszczęśliwa i musi się wyładować po prostu na kimś. No to sobie znalazła cel, znalazła sobie mnie i się wyładowuje. No i okej, no i niech jej będzie lżej, jeżeli chce. Ale no pod każdymi filmikami no już by sobie odpuściła, nie? Kurde, no odpuściłaby sobie już. No ale nie, ewidentnie ma parcie na mnie i po prostu lubi w ten sposób ludziom dokopać, nie? I to nie jest konstruktywna krytyka, nikt mi o tym nie powie, bo konstruktywną krytyką by było: Kasia, jeżeli masz zaburzenia odżywiania, może postaraj się jeść mniej tych pączków, może pójdź do psychodietetyka, może by ci mógł pomóc. Bo według mnie uważam, że no one tutaj jakby potęgują jeszcze to emocjonalne jedzenie. To jest konstruktywna krytyka, a nie, żresz tyle pączków, jesteś gruba, niby mówisz o diecie, że się odchudzasz, a co chwilę żresz pączki. Ucinam, zostawiam bez komentarza. A, teraz spojrzałam na płatki i było tak.
Nakładasz te płatki codziennie, smarujesz te oczy kremem, a wyglądasz jak idź stąd i nie wracaj. Teraz zmyśliłam to, idź stąd i nie wracaj, bo nie pamiętam dokładnie komentarza, ja sobie nie notuję komentarzy. Tylko właśnie coś ten deseń, nie? Że tu niby coś robisz, a wyglądasz jak wyglądasz. No ja wiem, jak wyglądam. Miałam uciąć ten temat. Ale jeszcze dokończę tam wypowiedź. Ja wiem, jak wyglądam. Ja mam dużą samoświadomość, naprawdę. Ja nienawidzę siebie za to, jak wyglądam, za moje ciało, za moje worki pod oczami, za moje chomiki, moją asymetrię. Nie lubię bardzo, bardzo dużo rzeczy w sobie. Wręcz może teraz już nie nienawidzę, bo staram się z tego wychodzić, ale no nie lubię patrzeć na siebie w lustrze, tak? Tu, jeśli chodzi o twarz, to jeszcze spoko to akceptuję, ale no, ciało mnie no, dołuje po prostu. Więc ja wiem, jak wyglądam. Pani jakby nie musi mi tego uświadamiać. Ja też nie mówię na filmikach, że jestem piękna i urocza, a więc no po co te komentarze? No po co? Nie rozumiem. A dobra. Koniec tematu. Czekajcie, miałam nałożyć jeszcze serum na gadu, gadu, gadka. Ja ostatnio mam takie problemy ze skupieniem się, z zapamiętywaniem rzeczy. No, w ogóle się nie dziwię, jak się w ogóle nie śpi, to może tak być, nie? Ale nie marudzę, nie narzekam. Kiedyś mi ktoś bliski powiedział, nie wprost, tylko się tam gdzieś dowiedziałam, co o mnie myśli, że ojejku, wiecznie marudzi, wiecznie, ojejku, jak ona marudzi, ileż można marudzić? Ja staram się wam nie marudzić, tylko przekazuję wam to, co się u mnie dzieje, tak? Nie robię, ojejku, o Boże, już nie mam siły. No nie robię takich rzeczy, tak? Mówię normalnie, jeśli nie mam energii, mówię, słuchajcie, dzisiaj nie mam energii, po prostu nic. Ale nie robię z tego dramy i nie podkreślam tego, żeby to się, wiecie. Nie wiem, tak mi się wydaje, ale może się mylę. Jeśli tak, to proszę Was, sekcja komentarzy jest dla Was. A może pójdziecie tropem pani Ewy i też napiszecie jakąś fajną, konstruktywną krytykę. Ja przyjmuję wszystko, wiecie, dziewczyny. Ja mam samoświadomość. Ja wiem, jak wyglądam i wiem, jakie mam wady. I wiem, że nie domagam w wielu rzeczach, jeśli chodzi o beauty. Więc jakby wszystko przyjmę. Spoko. Dobra, ale się wylałam. Nie tędy miało to iść. To był pierwszy i ostatni raz. Nigdy do tej pory nie cytowałam tych. Nie, chyba raz kiedyś zacytowałam komentarz. Jakoś tak na początku, w tamtym roku. Ale no, jestem daleko od takich rzeczy. Jakoś tak. Nie powiedziałabym wam tego, gdyby to był jeden komentarz. Ale to już było sześć komentarzy. Więc no, ewidentnie pani ma parcie. Koniec. Kremik pod oczy nałożony. No ja wam go będę polecać. A, wczoraj byłam na pazurkach, nie pokazałam wam, tylko rzuciłam shortsa. Mam neonowe pazurki, zmieniłam też kształt, bardzo mocno skróciłam, bo one były dwa razy, no jeszcze tak, no długie były i były w kwadracie, ale stwierdziłam, że chcę krótsze, a jak krótsze, to lepiej wyglądają po prostu migdałki. No i zaszalałam, ja generalnie takich kolorów nie noszę. Moja stylistka Ania też jest w szoku, mówi, co ci się porobiło, ale stwierdziłam, że jest lato. Wiecie, ja mam zadanie wychodzić ze strefy komfortu, więc staram się to sukcesywnie robić. Nałożyłam taki kolor najpierw w postaci ombre, potem poszłam w taki kolor na stopach. Przedwczoraj, będąc u podologa, powtórzyłam ten kolor właśnie na stopach, no i teraz chciałam, żeby to było wszystko, wiecie, dłonie, stopy spójne, więc staram się wychodzić ze strefy komfortu. Po prostu. Dobra. Co my tu mamy? Kremik na dzień. Kończy się, kończy. Muszę odwiedzić Rossmana. A przed chwilą oglądałam filmik zmalowanej, który wrzuciła właśnie dzisiaj i też zachwycała się tymi
różami z NYXa. I ja sobie kupiłam piątkę, bo wydawało mi się, że ta trójka jest za intensywna, ale mam ochotę jeszcze na tą trójkę, wiecie? Więc może dzisiaj, będąc w Hebe, uda mi się darować. Dzisiaj w ogóle planujemy też taki rodzinny dzień, tak jak wczoraj. Wczoraj, no, od godziny 14 do 22 spędzaliśmy czas razem, we troje, z moją ukochaną rodziną, którą, bez której nie wyobrażam sobie istnienia. I było fantastycznie. Były, nie mogę powiedzieć, że grzyby. Poczekajcie. Tak? Tak. Tylko woda. Wodę, żeby Filipek jej dał. Okej. Coś tam chłopcy ode mnie chcieli, a propos lunki, więc chciałam wyskoczyć. My się tak komunikujemy, że jak jestem na górze, to staję na schodach i oni krzyczą z dołu. Staram się przymykać tutaj drzwi, żeby jednak no, nie było tych głosów z dołu. No, w każdym razie był las, nie jeden, grzyba, zero. Kilka olszówek, kilka szatanów i pruchawek i muchomorów i to tyle. Ja nie wiem skąd ci ludzie, gdzie zbierają te podgrzybki, borowiki i kurki. Nie wiem. Byliśmy w 6 lasach, w 6 miejscach i nic. W każdym razie to był taki na spokojnie, na chillu dzień i ja potrzebowałam takiego dnia. Potem między lasami jeszcze pojechaliśmy sobie taką totalnie turystyczną trasą, taką wiecie, żeby podziwiać naturę. Zjedliśmy sobie lody, pojechaliśmy na przejażdżkę, żeby no, młody mógł sobie tam się pouczyć. Był plac zabaw i wieczorem jeszcze ten długi spacer, po którym nie mogłam dzisiaj rano wstać napięte. Nie mogłam wstać z łóżka, tak mnie ta pięta po tym wczorajszych kijkach bolała. I spotkaliśmy koleżankę z jej koleżanką, z psami, były dziewczyny na spacerze. I słuchajcie, gadu gadu gadka od słowa do słowa i się umówiłyśmy dzisiaj na kijki i z psami na godzinę 19. I dziewczyny mówią, że też chętnie będą chodzić, więc jak jeżeli ja chodzę, bo walczę tutaj jakby o redukcję, no bo staram się robić te minimum kroków. Przedwczoraj założyłam sobie 6 w tym tygodniu, żeby wyrabiać, więc pierwszy dzień było 6, drugi dzień 700, wczoraj było prawie 11 tysięcy. Także super. Cieszę się bardzo, bo to mi pomaga gdzieś tam motywować się. U mnie jest tak, że jak działam z dietą, z dobrym podejściem do jedzenia, o tak, to też automatycznie załącza mi się aktywność i jedno z drugim się nakręca, napędza i u mnie to dobrze robi. Także tak, w skrócie. Także dzisiaj też idę z dziewczynami na kijki, ale mnie też się przyda wyhasanie na polach. Także fantastycznie. No ale zanim te kijki, to my zaraz o godzinie 11 wyjeżdżamy do Szczecina. Mam dzisiaj 3 wizyty u lekarzy w centrum właśnie Medicover w Szczecinie. Kiedy ja będę na wizytach, chłopcy sobie pójdą do centrum Galaxy, sobie tam posiedzą, coś tam sobie porobią, pochodzą. A potem chcemy jechać do Krzywego Lasu w Gryfinie. Nigdy nie byłam w tym lesie i na Jezioro Szmaragdowe, które ponoć jest przepiękne w Szczecinie. W życiu nie byłam. W życiu. Więc taki spontaniczny pomysł ku końcowi urlopu. Fifi też idzie na półkolonie od poniedziałku, więc to taki ostatni weekend, że możemy sobie jeszcze właśnie coś zaczepić. Ja Wam mówiłam, że będziemy właśnie w weekend coś kombinować, wyjeżdżać. I mieliśmy jechać nad morze, ale nie ma sensownych cen. Tak na Cito. Więc odpuściliśmy i po prostu będziemy sobie tutaj coś ogarniać, takie rzeczy blisko nas tak naprawdę, a z których nigdy nie korzystaliśmy, więc dzisiaj jest taki plan,
Wrócimy po południu na pewno gdzieś 16, 17, myślę, to minimum. A na 19 idę z dziewczynami na kijki, więc no. Oby ten ortopeda ci pomógł. Mam nadzieję. Ale ja się rozgadałam. Ale mi się pitu łączyło 15 minut. Dajcie żyć. No nic. Chyba to zniesiecie, co? Szukamy teraz gąbki. Gąbki. Muszę kupić sobie gąbki, bo moje już wszystkie po prostu są w takim, bym powiedziała, krytycznym stanie. Więc muszę sobie to uzupełnić i chcę sobie wymienić pędzle, znaczy dokupić sobie komplet pędzli. To wszystko Wam będę pokazywać w filmie zakupowym, kosmetycznym, który nagram, na pewno nagram, tak samo jak tę Aletkę. Spokojnie, wszystko dziewczyny nagram. Wszystko mam spisane, więc po prostu dajcie mi czas. Tak samo jak rozdanie. Może teraz, jak to oglądacie, to już zostało ogłoszone to rozdanie i może niedługo będą wyniki, albo już były. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć, bo nagrywam sobie do przodu, bo z tą moją energią jest różnie. Rano wstaję, potem mnie koło południa odcina i już jakby nie ma życia. Ale nie marudzę. Tylko mówię. To chyba normalne, że się mówi, nie? Dobrze. Podkład. No, dwa razy go używałam, więc czas na trzeci raz. Paezę. On się nazywa My Skin Icon. Tak, chyba tak się mówi. I lecimy z tym koksem. Odrobinę tego makijażu muszę nałożyć. Dzisiaj takie 25 stopni, więc myślę, że on mi nie spłynie, ale no. Muszę poprawić to lico, bo przecież jest dramat. Jak można wyglądać inaczej? Po godzinie i 23 minutach snu. Nie wierzę po prostu. Ja nie wierzę. Ja w to po prostu nie wierzę. A jeszcze dzisiaj mam też, oprócz tych trzech wizyt w Szczecinie, to jeszcze między 16 a 18 muszę być pod telefonem, bo będę miała wizytę online. Przepraszam. Więc dzisiaj, no, bardzo medycznie, ale cieszę się, że to wszystko udało mi się w jednym dniu zgrać. No i za to właśnie kocham Medicover. Pyk, pyk, pyk na czacie. Tu wolna wizyta, tu wolna wizyta, tu wolna wizyta. I od 12:20 do 13:30 będę miała już wszystko ogarnięte na tip-top. Mam nadzieję, dziewczynki, że ja przy tych porządkach znajdę pensetę. Mi gdzieś zaginęła w akcji penseta. Pamiętam, że Filipkowi coś się wbiło w paluszek i żeśmy wyciągali, to znaczy mąż to robił i ta penseta chyba do mnie nie wróciła, a ja już tutaj brwi mam do ogarnięcia. A ja mam jeszcze, słuchajcie, do testowania dalej Double Wear. Mam dwa odcienie całe. I mam próbki Morphe. From the Taint Hydrating Intense. Myślę, że ten byłby super oliwkowy, taki dla mnie. Ten to do kontrowania. Jak to wyjąć? To jest taki bistrze, słuchajcie, jak leki. No dobra. Ale może sobie któregoś dnia przetestujemy tego Morphe. Na pewno nigdy w życiu go nie kupię, ale z ciekawości sobie sprawdzę. Mamy to. Korektor. Korektor może dzisiaj Astra. Mam tutaj na wierzchu, no bo z racji tego, że. Ale żółty, ale żółty! O jacie, jaki żółtek! No bo zaczęłam nagrywanie tej toaletki.
Właśnie chyba sobie uzmysłowiłam, że usunęłam ten film. Będę musiała sprawdzić na dysku Google. Bardzo ładnie wygląda ten korektor, w ogóle nie obciąża. Daje taki efekt namilżonej skóry. No nie zakrył sińców, no ale coś tam rozświetlił chociaż. Chociaż tyle. No i co? Pędzle. Czyli mam tu jakieś pędzle. A dobra, dzisiaj puszkiem sobie nałożę. I dzisiaj nakładam PS The Puff Cloud. Póki co mój najulubieńszy puder. Nie tylko do twarzy, bo jak pod oczy, bo on jest dedykowany pod oczy, ale ja też go właśnie używam na całą twarz. A widziałam, że wyszedł w wersji prasowanej, no wersja prasowania pudrów to nie dla mnie. Ja muszę mieć sypkie. I widziałam, że wyszedł Puff Cloud do twarzy. Ciekawa jestem, czy ma taki sam skład. Właśnie może jak będę dzisiaj w Hebe, bo jeszcze będziemy wchodzić na obiad. Dzisiaj właśnie obiad na mieście. Nie stoimy w garach. Dzisiaj taki typowy też kolejny rodzinny dzień. Dobrze. Hulamula i bardzo fajny pędzelek do konturowania. Świetny. I już. No, ten pędzel też robi robotę. Po prostu. O, wsadziłam pazura. Bronzer. Za mocno z prawej strony. A wczoraj właśnie chwilkę tylko, właśnie coś ostatnio, nie spotykamy się z naszymi sąsiadkami małymi, ale wczoraj na chwilkę podeszły do płota. No przywitaliśmy się, tam dziewczynom wręczyłam taki drobny podarek i byli u niej goście, taki maluszek, dziewczynka 7-miesięczna, po prostu no słodka, taka rozkosz. No i oczywiście jak to ja, mówi, ale bym cię potrzymała na rączkach. No i ta mama mówi, ale już proszę bardzo. No także fajnie było takiego bobasa poczuć. No i ten róż od NYXa. Zdecydowanie tutaj potrzebuję pędzla z Kungsa, ale ten jest za mały, no ale już jakby nie ma innego. I teraz wszystko rozetrę. Bo tak go bardzo skoncentrowanie właśnie nałożyłam. No, nie ten pędzel. Do niego według mnie, dla mnie, musi być właśnie ten z Kungsik, który czeka na pranie. Ale on naprawdę pięknie satynowo rozświetla. Zobaczcie. Naprawdę bardzo ładnie. To chyba sobie dałam za mocno. Gdzie gąbka? O, gąbka uspokoi jeszcze bardziej. Piękny jest ten róż. No po prostu miodzio. I jako rozświetlacz użyję dzisiaj mgły pudrowej od PZ, prasowaną wersję. No, ja go tu
Już mocno wymuskałam. Już jest dno. Ale ja chcę dzisiaj takie. Chcę, nie chcę. Chcę dzisiaj właśnie takie subtelne rozświetlenie. Piękne. I obojczyki. W ogóle to tu mi jakieś krostki powyskakiwały na szyi, nie wiem co to. Dalej się zmagam z tym uczuleniem. Muszę dzisiaj w końcu pójść do apteki i o coś poprosić, bo sama sobie chyba z tym nie poradzę. Okinoki. I grabki zrobimy teraz. Mam tu jeszcze końcówkę kredki z Eveline. Widziałam, że w Hebe jest promocja właśnie druga rzecz z Eveline 40% taniej. Więc no może sobie dzisiaj zakupię. Ale też na temu zamówiłam sobie dwie rzeczy do brwi. Chyba zrobimy taki test kosmetyków z temu, wiecie? Coś tam parę rzeczy, gadżetów takich pierdół zamówiłam. Zobaczymy. Do brwi właśnie kilka rzeczy. Będziemy testować. Jestem ich bardzo ciekawa. Nie ukrywam, że też z myślą o Was zamówiłam pod właśnie filmik, żeby nagrać taki test i żebyśmy sprawdziły i się przekonały, czy to ma w ogóle jakiś sens i o co tu kaman. Dobra. Babcia właśnie się tak zamyśliłam, mówiła takie przysłowie. Głupi powie, że tak jest, a mądry powie, że tak ma być. Chyba takie przysłowie. A nie kojarzę teraz. Jakbyś miał dużo żetonów, to co byś zagrał? Pochmany, jakieś gry samochodowe, motocyklowe. Ja to bym zagrała tylko w pochmany. I w tą wodę taką. No. Armatkę wodną. Ja też. No, także ja sala bym, gier zaliczona, tak? Ja bym mógł sobie pójść do sali gier. A my na jedzonko. I wszyscy zadowoleni. No. Dużo żetonów. No i bardzo dobrze. Po prostu. Żebym miał na wiele gier. Tak jest. Ten kod, te dwa kody. Ale mamy pecha, słuchajcie, zaczęło tak padać, że nic nie z lasu krzywego i nic. Jezioro Szmaragdowego. Więc przyjechaliśmy do Agaty, bo chcę zobaczyć te czajniki, które kupiłam niegdyś, czy są. Szukam. Patrzcie, jaka fajna cena, dzbaneczka. Piękny ten dzbanek. Jaka szklaneczka. Na espresso. Przed chwilą wyhaczyłam piękne lataręki za 14 zł sztuka. Patrzcie na to. Jaka cena. Bling, bling. Szkoda, że nie lubię złota.
O, są jeszcze białe. Ja myślałam, że tylko takie. Może białe więc. No i co? Tak miało być pięknie. Pogoda nas przegoniła z naszych planów. Pojechaliśmy tylko do Kastoramy po rurki, do tego grzejnika, no i do Agaty. Mieliśmy jeszcze lecieć ze Smykiem na salę zabaw, żeby właśnie, no, coś innego zamiast tego, co nam nie wyszło, ale no chciał z kolegą, koledze nie pasuje, więc jutro rano idą, a mnie, słuchajcie, tak zgiął, że to jakaś masakra, więc położyłam się, czekam jeszcze na jedną wizytę online. Dzisiaj zliczyłam 4 lekarzy. Dobrze mieć medicovera, żeby wszystko naraz ogarnąć, to jest super. Więc czekam jeszcze na wizytę online, no i ja chyba pójdę spać, bo przecież ja spałam tylko tą godzinę 20 w nocy, więc niestety dzisiaj kroków nie zrobię, nigdzie nie idę, wody też mało wypiłam. Właśnie muszę zaraz sobie postawić butelkę. Póki co się rozłączam, nie wiem, czy jeszcze później coś nagram, bo nie wiem, czy będę w stanie.